Te słowa wypowiedziane przez jednego z obrońców Wyspy Węży w Ukrainie skierowane do rosyjskiego okrętu bojowego zna już chyba każdy. Ich autorem jest Roman Grybow, który wydostał się z niewoli. Udało nam się dziś z nim porozmawiać. Teraz Roman walczy w Ukrainie i potrzebuje pomocy. Najbliższe, zazwyczaj potrzebna technika, tak jak YouTube, dużo nie chwataje i na długo nie chwataje też. Też przywozy, to z maksimum, a tym mniejsze może maszyna prochodzić, to będzie potrzebne bogate, czym większe, tym lepsze. Pomóc bohaterowi słynnego nagrania chce Anastazja Lifincewa, która mieszka w Mikołowie. Na jego prośbę założyła zrzutkę, na której zbierane są pieniądze na samochody terenowe i sprzęt dla żołnierzy w Ukrainie. Wkrótce ruszy także specjalna licytacja. Wpadliśmy na taki pomysł, że ponieważ dużo osób zna już Romana i chcą mieć przynajmniej ten znaczek, chcemy zalicytować flagę podpisaną od Romana, na której będzie napisane hasło, przez wszystkim nam wiadomo, znane, oraz podpis Romana. Co ciekawe, Roman Grybow dopiero po kilku miesiącach od wypowiedzenia słynnych słów dowiedział się, że obiegły one cały świat. To słynne hasło, które powiedział, to w zasadzie też podejrzewał, że to mogą być jego ostatnie słowa. Wiedział, że ich jest tam bardzo dużo, przeciwnie do ich chłopaków, którzy byli na tej wyspie. Ale chciał po prostu konkretnie pokazać im nastawienie Ukraińców, że nie złożymy broni, że nie podamy się. No i tak wskazał drogę okrętowi. Wesprzeć zrzutkę można na portalu zrzutka.pl, wpisując samochody terenowe i sprzęt dla żołnierzy w Ukrainie.